Czekamy na Ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci. Byś nam kraj przedtem rozdarłszy na ćwierci, była zbawieniem witanym z odrazą. Czekamy Ciebie, by potęgo tłumu, zbydlęciałego od Twoich rządów knutem. Czekamy Ciebie, byś nas wzniotła butem swego zalewu i hasłem poszumu. Uciekać dzieci stąd, co wy macie tu do słuchania? Ale czasem drzwi były uchylone, to się tam podsłuchało. To jak rozmawiali na temat oddziału, nie? I później tak człowiek kojarzył, bo ja później tak, mamę tam zagadałem i moje mamuś, powiedz, że mi to, wczoraj żeście rozmawiali na temat jakiegoś tam salwy, kto to był? Mama się bała też ojca trochę, bo ojciec nie pozwolił. Dlaczego ty im to mówisz? Ale mama czasem uchyliła rąbek tajemnicy i w ten sposób się dowiedziałem, że pan Dubanioski, Salwa, to był dowódca oddziału. On po prostu mnie wychował na dobrego Polaka. O, w ten sposób bym tak to mógł wyrazić. On znał zasady sztuki wojennej, jakby to powiedzieć, i wychowanie. O, tam była wrodzone w krwi i kości żołnierz. I co się dalej dzieje? Tata znowu jest w konspiracji. Tata odsyła nas koniec 45 roku do Przemyśla. Przyjechał do Przemyśla dopiero po ujawnieniu, po jakichś 2 miesiącach. Był cały czas w kontakcie ze strukturami poakowskimi i w uzgodnieniu z nimi zaczął w czerwcu 1945 roku tworzyć oddział, który pierwotnie nazywał się Żandarmeria. Członem organizacyjnym tego oddziału, głównymi współtwórcami tego oddziału byli jego kuzyni z Ubrzeża, Arnold i Albin Smaga, oraz dowódca miejscowej terenówki Armii Krajowej z okresu okupacji niemieckiej z Lubomierza, Józef Truty. Wrócił z powrotem do Kłaja, do Salwa się już dowiedział, bo potrzebował dowódcę jednej z grup. No i ściągnął. Wziął Kukiełę, Zorskiego, jego, poszli do Salwy. Pan Truty tam był? On się nim opiekował. Pan Salwa widział w nim tą odwagę, niesamowitą odwagę. Ludność nam bardzo sprzyjała. To nie można powiedzieć. No byli, znaczy się, tacy donosiciele, co byli, ale ludność w większości, to można powiedzieć, żeby nie ludność, to byśmy się nie utrzymali. Tylko że Salwa to był człowiek, który potrafił rozmawiać z każdym jednym żołnierze i potrafił dotrzeć do niego, wytłumaczyć, przetłumaczyć. Dyscyplina żelazna, alkoholu, broń Boże. Nie wolno było od gospodarza wziąć coś. Zawsze pieniądze dawał na żywność. To był człowiek naprawdę z krwi i kości, nie dowódca, ale ojciec. Rozbroiliśmy posterunek w tym barku, to ja rozbrajałem. Taki tam niewielki posterunek był. Stoczyliśmy walkę w Grybowie z ubowcami koło browaru. Tam jechali ubowcy, mieli aresztować. Zenit Czarny i ja na moście RKM
Jak oni podjechali, no otworzyli serię, samochód się zapalił. Tam my złapali 5 oficerów, ale my nie rozstrzelali. Puścili. Kamionce wielkiej, na wieczór to było, na nas zrobili zasadzkę na stacji kolejowej. Tam się wywiązała strzelanina, tam został im samochód spalony, jeden z zubowców zginął. A z naszych nikt to nic nie zginął, krótka wymiana ognia i oni uciekli, my poszli w drugą stronę. Oddział cały przyszedł pod Nowy Sącz, Grybów my opanowali. Tam było nas chyba 40. Opanowali miasto, tak dwoma stronami ulicy, a Salwa szedł środkiem ulicy. To z posterunku ani nie pisnęli, bo się bali, no przecież taka siła ludzi, to koniec, tam by roznieśli w drobny mak. Najbardziej znana, upamiętniona, jeżeli gdzieś ludzie znają, akcja pod Łapanowem. Do niej doszło przypadkowo, ponieważ został zastrzelony w potyczce pod Zbydniowem Józef Truty i Jan Dubanioski zamówił mszę w kościele łapanowskim za duszę Józefa Trutego. Dowiedział się, że w tym samym czasie w Łapanowie odbywa się wiec agitacyjny bloku komunistycznego. Po mszy po południu urządził zasadzkę na drodze Łapanów-Bochnia. Od strony Łapanowa wyruszył konwój właśnie tych PPR-owców, ubowców i milicjantów. Część żołnierzy tutaj Salwy była po lewej stronie, a część tutaj z Józefem Miką, z Fryderykiem Satołą było po prawej stronie. To był ten jarch, czyli ta droga była w wąwozie. No było idealne miejsce, prawda, żeby zatrzymać i ostrzelać ich, dlatego nie ponieśli żadnych strat. W czasie starcia zginęło 7 funkcjonariuszy UB i Milicji Obywatelskiej, 10 chyba było, zostało rannych. Proszę pana, po tej akcji Łapanowie, co był pod mostem, całutki majątek spalili. Wszystkie zabudowania, wyszczelali krowy, jałówki, wszystko pozabierali. Tam, co było, to wszystko zostało zrabowane. Został aresztowany wójt gminy Łapanów, Jarotek, który został zamęczony w czasie przesłuchań. Mówi się nawet, że funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa w Bochni wypalili mu oczy pogrzebaczem, odcięli mu język. Ponoć został zakopany na podwórku Urzędu Bezpieczeństwa w Bochni. Przypadkowo jeden z psów miał go wykopać. No, gdzieś został pochowany w nieznanym miejscu do dnia dzisiejszego. Kochana Sławciu, kochana żoneczko. No i tak to rozpoczyna. Jest jedno zdanie wszystkim. Nie mam czasu pisać. Przenoszę się na inne miejsce. Trzymajcie się mocno. Wasz Janek. To był ostatni ojca. I jednego dnia rano, wtedy był obowiązek montowania, takich to nazywali kołchoźnik. No i myśmy się z tego głośnika dowiedzieli, że w dniu dzisiejszym się ujawnił Dubanioski, Salwa. Ja zdałem wtedy tak, PPS-ie zdałem, 2 magazynki, parabelum i granat chyba. My się ujawniali jako AK-owcy. Oni powiedzieli, wy jesteście bandyci z NZ-u. I tak nam wpisali do tego, jako NZ-owcy. Ujawnił się. No to po ujawnieniu chciał iść do pracy. Gdzieś tam jako kierowca miał załatwioną pracę. Też mu tej pracy dali. Kazali mu przystąpić do UB. I dali mu taką propozycję nie do odrzucenia. A wiedział pan, co to była za propozycja? No, żeby przystąpił do UB. I żeby wydał wszystkich, których znał, z którymi był. Był przesłuchiwany i widocznie był już torturowany w ten czas. Bo jak sam tu przyszedł, pamiętam raz, to już mówił, że już więcej nie pójdzie, że się już nie zgłosi. No i od tej pory się zaczęło piekło. Spotkał się jeszcze z moją mamą, ja byłam przy tej rozmowie, na stacji w Prokociliu.
No i to było nasze ostatnie widzenie się z ojcem. Co go czekało, gdy mnie powrócił ponownie do lasu? Był to zbyt groźny wróg, żeby mu mogli mu darować. Na 100% by został aresztowany. Śledztwo połączone z torturami zakończyłoby się procesem i wyrokiem skazującym pewnie na karę śmierci. Inna możliwość to stworzenie oddziału prowokacyjnego, wykonywanie wyroków śmierci na swoich współkolegach, współtowarzyszach. A jak się dowiedziała pani o śmierci daty? To był instynkt mojej mamy. Wcale byśmy się nie dowiedzieli. Mama czekała 5 miesięcy, on nie pisał, nie dawał znać. W domu zaczęło się mówić, że jego zamordowano. I moja mama wyruszyła sama jego śladami. Szła od Łapanowa, ponieważ za czasów okupacji była tym łącznikiem, więc wiedziała, gdzie, w których wsiach mogli oni mieć kontakty z ludźmi. Przez te 4 miesiące, deptając w tamtych terenach, poszła do Jana Rysia w Rudzie Kameralnej. Ta akcja była w sklepie w Paleśnicy. Partyzanci tam weszli. Zarekwirowali tą gotówkę. No i tutaj przez dzierżaniny wracali z powrotem do Rudy. Miejsce śmierci kapitana Jana Dubaniowskiego, pseudonim Salwa. Na wprost tego krzyża na zboczu znajdował się dom Jana i Anny Rysiów, którzy udzielali kwatery oddziałowi. Ten stary dom gdzieś tu był. Nie, tutaj. Aha, tutaj. Tutaj dokładnie. Coś jeszcze, prawda? No ja byłem, jak byłem kilka lat temu, to nie było jeszcze to tak zarośnięte. Oddział tutaj kwaterował co najmniej kilkukrotnie. W tym okresie przedamnestyjnym przychodziło tutaj właśnie 40-50 żołnierzy. Taki drewniany i on jak tu wyskoczył z tego domu, to z tych, które go zastrzelili. Pamiętam, że mama wróciła do domu, była bardzo opanowana, bardzo spokojna. Zawołała nas i powiedziała, że tato nie żyje. Znalazłam jego grób i pokazała nam taki liść. Brzoz jest taki stary i mówi, że to jest liść, który leżał na grobie taty, bo była chora. A żebyście znaleźli, jakby się coś ze mną stało, to pamiętajcie, że koło tego grobu rosła brzoza. Wróciły 4 osoby, można wymienić. Migdał, Garścia, Konieczny. To jest Zdzisław Konieczny Ryszard, to jest Józef Garścia, pseudonim Zryw, to jest Władysław Migdał, pseudonim Ordon i to jest właśnie Eugeniusz Gałat, pseudonim Sem, który przejął dowodzenie. Potem miał Wiktor drugie. Działali tutaj na terenie Kłaja, tutaj były takie rozlewiska nazywane Starym Rabiskiem, oni tam mieli bazę, no chcieli być bliżej rodzin. Lepiej się jest ukrywać, jak się ma przyjaciół. Zdzisław Konieczny. Tak, pseudonim Ryszard. Z tej strony szli, w pierwszej parze to był Konieczny i brat, w
drugiej parze 50 metrów dalej migdał i garścia. Konieczny miał pistolet, to ten niemiecki szturmowy. Brat miał tylko krótką broń. Doszli tam na koniec. Nie wiedzieli, że tam jest zasadzka. Był taki kopiec, takie kartoflisko, na którym Urząd Bezpieczeństwa z Bochni ustawił stanowisko karabinu maszynowego. Konieczny zginął na miejscu, natomiast Eugeniusz Gałat został postrzelony w kolano. Udało mu się przeczołgać do stodoły. Tam dopiero go znaleziono rano. Zniszczył ktoś, nie? No, próbowaliśmy to odmyć, no trochę się zmyło, żeby było czytelne, ale zamówiłem to i zamówiłem na suchą polanę, bo na suchej polanie też. Pierwszy raz świadomość to jak zacząłem do szkoły podstawowej chodzić, bo to już zaczęli mnie przezywać koledzy, wszyscy uczniowie, którzy tam mieli jakąś złość na przykład na mnie czy coś, to mi ubliżali. Od razu mnie wyzywali od bandyty. Ty synu bandyty, ty synu bandyty, ty bandyto. Aresztowali mnie na ulicy. W Grybowie podeszło czterech panów po cywilnemu. Ja widziałem, że... Już po ujawnieniu. Tak. Wzięli mnie na posterunek. Stamtąd zawieźli do Tarnowa na UB. No i w Tarnowie, na UB, do piwnicy. Przesłuchanie ich metodą. Wszystko zarzucali. Morderstwo, rabunki, gwałty. No bicie to było na porządku dziennym. Do naga rozebrany, nachylony, oparty o to biurko, podeszedł z tyłu. Zamiast mnie uderzyć, to nie wiem, co to było, noga od stołu, czy co, ma nie w kiszkę stolcową i z tyłu tak. No to ból niesamowity, zacząłem krwawić. Na drugi dzień przyjechali, wzięli siostrę i mnie. Miałem nieszczęście czy szczęście myć ciało Źliska Koniecznego, no bo jak go przywieźli, to rzucili go na ziemię, to była taka pora deszczowa, bo tam w tym błocie, no to zimną wodę do wiadra brałem i trochę go umyć, no bo chcieli to ciało już oddać rodzinie, zresztą to zrobili. Pan miał 15 lat? Wtedy miałem 15 lat. Siedziałem wtedy na celu, to była tak zwana małolatka, same te gówierze byli. Któryś tam wygrzebał koło tego klosza taką szparkę, że tam przez tą szparkę coś było widać. Pewnego dnia, to był już 11 maj, ja słyszałem dwa strzały. Ktoś tam słyszał cztery, ktoś słyszał jeden. Miejsce straceń. To był taki kwadrat, wysoki murem, nie wiem, ze 4 metry, na zapleczu piekarni. Tam ich rozstrzeliwali. W tym samym dniu byliśmy na spacerze, no to widzieliśmy, aha, łopata świeżego piasku, tak porzut tego, czyli jednak była egzekucja, musiała być krew.
pędem, tymi drzwiami tu podstawiali ciężarówki, myśmy tu... Wyprowadzali, wprowadzali. Przy pomocy samochodów KBW i wojska KBW zwożono z różnych okolic, powiedzmy, w czasie akcji i wszystkich umieszczano selektywnie w tym holu. I na tym poziomie były trzy pokoje śledcze. Był porucznik Szewczyk, był porucznik Tomasik. Często było tak, że hol cały był wypełniony. Przywozili całymi rodzinami. Z Myślenic, przyjeżdżali z Limanowe, przyjeżdżali z Bochni, tu już byli. Tatusia wzięli wtedy do Limanowe i przyjechali po nas. Mnie zabrali, Marysię zabrali już. Takie dziecko też. Nocy nie mogłyśmy spać, bo tak były krzyki niesamowite na końcu tego korytarza. Tam była jakaś nora, czy cela, czy licho wie co to było. Że takie straszne wrzaski, krzyki na miłość boską, jęczeli ci więźniowie. No tam ich bili, tukli. I proszę sobie wyobrazić, myśmy tego Frejcoka słyszały krzyk i tatusia naszego. Tak ich bili strasznie. Tak ich mordowali, wrzeszczeli w niebo głosy. I była zamknięta na posterunku w Bochni. Była maltretowana w ten sposób. Milicjant, który ją pilnował, wsadził se motor do piwnicy, tam gdzie do celi, skierował rurę wydechową na drzwi. Ona tam była z tym małym dzieckiem i ona w ciąży. I ten motor zapalił, rurę skierował na te drzwi od celi. I ona mi mówi tak, Władziu, ja myślałem, że się już uduszę tam. Prowadzi nas dwóch tych oprawców. Patrzymy, idąc naprzeciwka tych dwóch esbeków i dwóch więźniów. Boże, tacy jacyś przygarbieni, tacy czarni. Tak się zbliżamy, bo to taki długi był ten korytarz. Jezus, patrzę, tata idzie, Józek Frejek. Józek Frejek był tak zbity, czarny, że ino mu te oczy miał, oczy na wierzchu. Tatuś był tak sprany, zbity, zakrwawiona kurtka, bo miał taką brązową kurtkę. To nawet widziałam wszystkie guziki połamane były u te kurtki. I ręka ubita całkiem, czarna. Cały pokrwawiony, czarna buzia. Jak nas zobaczył, to się rozpłakał. Józek jeszcze przychodził do domu? Już nie. Od tej pory już nie przychodził. Raz, że już nie było go, już nie było do czego wrócić. W bardzo krótkim czasie nam zburzyli wszystko już. Mama jeszcze zimę przebyła, to w stodole spała, mrozy były. Ze Zosią, Zosia Maja jeszcze była dzieckiem. Jeszcze była dzieckiem i był taki moment, bo mi Zosia niedawno mówiła, że mama się obiła i się wystraszała, bo Zosia tak spała takim twardym sobie i sprawdzała, czy żyje, nie? Ale mówi, ciepła jest, no, to znaczy, że żyje. No w okropne warunki to były. No. Przyjechali ubowcy, to oni byli podobnie z Bochni. Ten czas, ten jeden miał psa, puszczał tego psa na mnie. Skoczył, ja się przewróciłem, byłem bardzo wątłym dzieckiem. I do tego psa daję mu komendę. Pan sobie wyobraża, pies odmówił komendy. Ja tak, wie pan, do dziś nieraz mówię, że esbecki pies, on miał litość nade mną i odmówił komendy. Zwierzę, prawda? Zwierzę. I tak mówię, że jak u ludzi brakuje czasami czegoś takiego. Znaczy my gdzie jesteśmy? Tu teraz miejsce, prawda? My jesteśmy w Jeleciborsku, tu Pawlikowice. I pojechalibyśmy... Dzień
stąd się... Wywodzi się właśnie Józef Mika, prawda, a Skawca Lenart. Józef Mika z Mikiem mają te zdjęcia zrobione, tak dwa portrety, które sobie tutaj porobili. No ale okazało się, że ten pan fotograf, ten donosicielem, po pseudonimie Kruk, pisał tam takie namiętne raporty, obserwował. To jest tak zwana Mikówka. Tam właśnie Józef Mika mieszkał. To znam z relacji właśnie mojej mamy. Przychodzi Mika i troszkę też tak Mika przepytywał, jak to się stało, że tak uciekł. Czy do końca też nie dowierzał, czy nie został wypuszczony, czy nie poszedł na współpracę. Dopiero dziadek, czyli ojciec Emila, kategorycznie zaprzeczył, zaręczył własnym życiem wręcz z tego, co moja mama mówiła. I oni wtedy musieli ten oddział zawiązać. Jeszcze po kontakcie z Lenartem, to była trzecia osoba i później do nich przyłączył się Franciszek Mróz, który został już takim samotnikiem, winowiec, prawda, miał ten ruch oporu Armii Krajowej założony, który został praktycznie cały aresztowany, doświadczony oficer wojskowy też. I on dozbroił ten oddział. Generalnie rzecz biorąc, wszystkim zarzucano, że oni należeli do organizacji Leszka. Mika był jakimś symbolem z jednej strony nieuchwytności, z drugiej strony bezradności Urzędu Bezpieczeństwa. Nie potrafił ich ująć. Oni byli tak wrośnięci w ten teren, że Urząd Bezpieczeństwa sobie nie radził. Teraz wszystko zarosło, to nie jest tak. Zostały tylko, mówię, fragmenty. Był dom i stodoła. Został chyba fragment domu. Miejsce było takie dość... odludne. Z tamtej strony raczej nikt by przez las nie zaskoczył, bo mieli jakieś tam kontakty. Takie prawdziwe piekło, jak brata zastali w domu. On przyszedł i mówił do mamy, że tu przyjdzie Milek. To było otworzycie. I tak się złożył na rękach przez stole i spał tak sobie. To był styczeń, niesamowity, po prostu piękna. Księżyc taki był, widoczność. No i leci taki tupot. Otwierać, nie, to żubę. Otwierać, patrzy, świeci lampką, mówi, jest, mamy go. No i od razu strzela. Chyba, no to, padły chyba dwa strzały, a mama w ten czas do brata mówi, że przyszli po ciebie. I on był taki na wpół rozespany. Mówi, chłopcy, strzelać. No i mama mówi, że sam jesteś. I on ocknął się. I on odnoszał, czas. Ten już przestał świecić. Już nie strzelał. Został rany, wypadł. Była buta, latarka. I to był jakiś cud, nie, że on go trafił. Proszę sobie wyobrazić, tam było chyba z ośmią. On ma jeden pistolecik, nie ma ani sześć strzałów. I on wychodzi z tego na cały. Po latach, nie? Ten patrona mówi, ja wiedziałem, że on tam był. No to jak żeśmy mu dali wyjść? No? Jak? On jeden. A ten, on mówi, ten łbowiec, mówił tak, że słuchaj, mówi, był śnieg, było widno. Jak on wyszedł, to myśmy tylko patrzyli, żeby przeżyć. Że tak straszny ich strach ogarniał, że się zagrzebywali w śnieg, a był zmarznięty. Myśmy patrzyli, żeby się zagrzebać w śnieg. Bali się strasznie. Jak wysłuchałam pierwszej rozmowy Satoły, to wie pan co, ja byłam tydzień chora po tym wszystkim. Po tej pierwszej rozmowie, to ja już przestałam być ciekawa. Tylko się urodziło co innego, że ja powinnam to jak najwięcej zapisać tych zbrodni. Tak sobie powiedziałam wtedy, że do końca życia, jak długo żyć będę, będę zapisywać te zbrodnie, potworne zbrodnie stalinowskie. Pani Ptagiak przyjechała na wywiad do niego. To chyba ze 4 albo 5 razy przyjeżdżała. To on powiedział, że absolutnie jej nic nie powie, bo on nie chce mieć z tymi wspólnego, nie chce nawet tego wspominać. No ale gdzieś tam, wie pan,
Przyjechała raz, przyjechała drugi raz. Ojciec gdzieś tam poszedł do swoich kolegów, bo miał takich przyjaciół zaufanych. Poszedł, porozmawiał tam z jakimiś przyjaciółmi. Po jakimś czasie pani Apolonia przyjechała i on mówi tak. Wie pani co? Opowiem pani, bo już chyba mi nic nie zrobią, nawet mnie za to nie zamkną. Trzeba jednak w ten teren gdzieś czasem pojechać, nawiązać, odszukać te osoby, także ważne jest to, że z roku na rok nam ktoś przybywa i to jest takie dość pozytywne. Mam nadzieję, że po tym Strzyżycu też, jak to się mówi, będzie parę osób. We mnie się coś takiego obudziło, to jak jakiś taki ciekawość po prostu, ciekawość tego, żeby to wyjaśnić, żeby tych ludzi oczyścić z tego bandytyzmu tak zwanego. Wszyscy byliśmy nazywani bandytami. Ja cały czas do szkoły, do końca mojej podstawowej szkoły, dokąd byłem w swojej tam miejscowości, to byłem przezywany bandyta. Moja rodzina była sąsiadem Franciszka Mroza. W każdym razie od dziecka się znali. No i po prostu spotykali się i żyli po przyjacielsku, można powiedzieć, jak rodzina. No tak można powiedzieć. No i współpraca polegała na tym właśnie, że matka piekła im chleb, spotykali się u nas w domu, przechowywana była broń w stodole. Przychodził do taty, czy przychodzili Mika, Lenar, Przeciszewski też przychodzili, ale już rzadziej, ale Mróz przychodził sam nieraz. Milek i Mika przychodzili. Przychodzili do domu jeść, nieraz trzeba było dać, bo byli głodni. Wiedziałem o Milku i tatku, wiedziałem, bo oni przychodzili do nas. Emil, on bardzo dużo takich wierszów układał, piękne piosenki. Śpiewał, na organkach pięknie grał. Do szefa Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Myślenicach. Chociażby się woda paliła, to się nie zgłoszał, gdyż bezpieczeństwo postępuje oszukaństwem i złodziejstwem. I będę walczył z komuną, dopóki będę żył. Ten list Emila przecież jest wyjątkowym dokumentem. Charakteryzuje sposób myślenia tamtego pokolenia, tamtych ludzi, którzy zostali wplątani, czy sami się zaangażowali w tą walkę. Nie ma takich dokumentów. Czy opowiadał coś Mróz wtedy na temat sytuacji, jego opowiadał. Planów? Opowiadał, że mają taką sytuację, że po prostu, tak to określam, mamy tak nagrane, że będziemy uciekać za granicę. Mamy faceta, który właśnie to im ułatwia. Ten właśnie zawtyka Strużyński pod pseudonimem Karol czy Henryk. Oni mieli nadzieję. Oni czekali na to. Mieli kontakt, mieli nadzieję i ufali, że Zachód, że im pomoże. Wierzył w to i oczekiwali, żeby jakoś mogli przeżyć. Józef Mika nawiązał kontakt z Marianem Strużyńskim, alias Reniak, gdzie Marian Reniak przedstawiał się jako przedstawiciel ogólnopolskiej organizacji konspiracji niepodległościowej, mającej kontakt z Londynem. Byście chcieli, abym strzelał za dziecko do innych Polaków, jak ostatnio bocheńska bezpieka chciała urobić Mikajowska. Obiecywali mu nawet broń i duże pieniądze, aby zastrzelił mnie, tatka i jakiegoś czarnego. Po raz pierwszy zetknąłem się z wrogiem tak bezpośrednio.
Na tym terenie oni mają dobry wywiad. Dlatego moją rolę muszę zagrać bezbłędnie. Józef Mika dostaje wezwanie do Urzędu Bezpieczeństwa w Myślenicach. Udaje się na pocztę do Łapanowa, gdzie wykonuje telefon do szefa Urzędu Bezpieczeństwa w Myślenicach. Umawia się na rozmowę w okolicy Gruszowa. Dwaj funkcjonariusze przyjeżdżają na motocyklu i w obecności Emila wyraźnie go namawiają na utworzenie oddziału prowokacyjnego, na wykonanie wyroku na czarnym. Możemy się domyślać, że chodzi tutaj o Dymitra Ilienkę, żołnierza grupy operacyjnej AK z okolic Makowa Podhalańskiego. Przeciwnik jest wyjątkowo przebiegły. Dzięki temu banda uniknęła tak wielu zasadzek. Dlatego należy rozłożyć ją od wewnątrz. O tym, abym ja się stawił osobiście, to niech szef sobie w ogóle nie myśli. Ja mogę zginąć, ale inni zostaną. Co teraz obserwują wasze postępowania i będą świadczyć. Mika mu nie ufał. Mróż mu strasznie zaufał, zawierzył. Nie dał sobie powiedzieć, bądź ostrożny, bo nie wiadomo kto to, co to, ale tak mu zawierzył, że szkoda. Ja słyszałem, że Mika nawet chciał zlikwidować go pewnie. Tak. Jak to wyglądało? Wyglądało w ten sposób, że Mika nie wierzył mu i podejrzewał go cały czas. Ten ubowiec wykorzystał tę sytuację, to nieporozumienie między Miką a Mrozem, konflikt. Był taki dzień, że szli razem wszyscy czterech, Lenart, Przeciszewski, Mika i Mróz, z tym właśnie Strużyńskim. No i Mika zaczynał to całe towarzystwo, mówi, i zwrócił się do tego Beka. Kto ty jesteś? Teraz będziesz mówił, kto ty jesteś, bo ja ci nie wierzę. Powiedz, kto ty jesteś, bo cię zastrzelę. Grób jest wykopany. W tym momencie Franciszek Mróz wyciąga broń i mówi tak, jak ty go zastrzelisz, to ja ciebie zastrzelę. Tak mu po prostu zawierzył. I skończyło się na tym, że się rozeszli. To towarzystwo się rozeszło. Rozeszli się po prostu. Wszedłem w środowisko wroga, który nie ma żadnego odwrotu. Dlatego są tak zdecydowani na wszystko. Te determinacje trzeba wygrać psychologicznie, dając im nadzieję na pomoc z zachodu. Dzięki zaangażowaniu tutejszej społeczności, Rudy Kameralnej, wrócili na karty historii. Dzisiaj są otaczani godnością, czcią. Dziękuję. Apel pamięci z okazji 71. rocznicy ostatniej walki kapitana Jana Dubaniowskiego, pseudonim Salwa. Mieszkańcy Rudy Kameralnej, Zakliczyna, ziemi tarnowskiej, sądeckiej, bocheńskiej, brzeskiej, krakowskiej, myślenickiej, limanowskiej. Józefie Mika, pseudonim Leszek. Stanisławie Nowaku, pseudonim Iskra. Andrzeju Szczypta, pseudonim Zenit. Władysławie Pudełku, pseudonim Zbroja. Augustynie Rafalski, pseudonim Pogrom. Józefie Truty, pseudonim Lis. Eugeniuszu Gałacie, pseudonim Sęp. Władysławie Pichu, pseudonim Szary. Którzy stanęli do walki z okupantami. Stańcie do apelu! Czekamy Ciebie, Ty potęgo tłumu, zwydlęciałego od Twoich rządów knutem. Czekamy Ciebie, byś nas wzniotła butem swego zalewu i haseł szumu. Legła Twa armia zwycięska czerwona u stóp tłum jasny płonący Warszawy. I ścierwią duszę syci punek twardy, gaz i szaleńców, co na gruzach kona.
tym pomieszczeniu, gdzie to okienko jest, spowiadali się Franciszek Brus, Lenart Przeciszewski i Mika. To był 48 rok, no to ja wtedy już miałem 14 lat. Przyszli do nas pewnego wieczoru. Mróz, Mika, Lenart Przeciszewski do nas przyszli się spowiadać. Wszyscy? Wszyscy byli cztery. Przed ślubem zalecone przez księdza Muniaka z Ciekawem jest spowiedź, bo Mróz miał brać ślub z Ceniną Drozdowicz. Ślub się odbył w Dekanowicach. Podnoszono też nocy i tak pojedynczo tam wchodzili do kościoła, żeby się nie zdradzić. I po tym ślubie zeszli tam na dół, spod kościoła. Tam był taki domek. Mróz wyszedł tam do ogrodu. Do ogródka urwał jakiś kwiatów, przyniósł bukiet. Było takie małe, powiedzmy, przyjęcie weselne niby, nie? Później był finał taki, że było ujęcie Miki, ujęcie Mroza, rozpracowane było. A jak pan to usłyszał? Kiedy pan się o tym dowiedział? Wtedy jeszcze, jako dziecko? Wtedy jako dziecko, tak, oczywiście. Trzy dni wcześniej Mika został ujęty aniżeli Mróz. Gdzie był ujęty, to do dziś nikt nie wie. A Mroza ujęto, tak się nazywa ogórki, to były winiary. W dół. Tak, w dół. My podjeżdżamy do miejsca, do tego domu, w którym się to cała akcja wydarzyła. W prawej stronie zostały te fundamenty stare. Tu był właśnie ten dom, na przykład, gdzie nastąpiło to aresztowanie. Mroz. I śmierć Lenarta. Przeciwczeskiego tutaj w tym miejscu. Bo to jest Jakub. To już to są jest. Starsi. To jest babcia. Żona jego. To są gospodarze. Tak. Jakub Włodarczyk, tak, w którym to domu było aresztowanie, prawda? Zorganizował ten Ubek całą zasadzkę. Prawda, przyjechali w Ubę też nocą. Mróz jest z tym Strużyńskim w mieszkaniu. Rozmawiają. Wprowadzony był jeszcze jeden czy dwóch Ubeków tam. Lenart i Przeciszewski zostali wystawieni na zewnątrz, jak gdyby na wartę. Był otoczony cały ten dom tam pod lasem i lecieli i krzyczeli, zdrada, zdrada. Był karabin RKM ustawiony na drzwi, wtedy poszły strzały, zostali obydwaj ciężko ranni. Mroza ujęto w tym miejscu, tak, wewnątrz. Ci dwaj z tym Służyńskim obezwładnili, on się tam podobno bronił jak lew. Bo Mróz był atletycznie zbudowany, to był człowiek, to był siłacz po prostu. To kolbą go do nieprzytomności. Moja mama pamięta w opowiadaniach, że ich spod domu zwozili furmanką te ciała. Mroza też bodajże wcześniej i najprawdopodobniej to jest ta droga. Oni nie zginęli na miejscu. Byli świadkowie, że Lenart i Przeciszewski byli zwożeni furmanką ranni na dół, jęczeli z bólu, że to ludzie rzekomo słyszeli. Nikt nie wie też, gdzie oni są pochowani. Oj, daremnie wam to wszystko, byście mnie mieli żywego, gdy ja prędzej was uchwycę i to nie jednego. Choć tak za mną czatujecie, tysiącami chcecie płacić, by kryjówko mu wyszukać, mnie żywego nie chwycicie.
bo partyzanci tu i tam teren czyszczą z komuny, partyzanci z Ufy są, żołnierz niezwyciężony. Kończę. Proszę dużo za mną nie tęsknić i nie martwić się o mnie, gdyż może w niedługim czasie spotkamy się z poważaniem Przeciszewskiej Jagmieli. Po prostu sobie nie zdawał z wielu rzeczy sprawy. No ale kto sobie mógł zdawać? Kto w tym wieku? Przecież on nie miał jakoś wykształcenia czy coś, doświadczenia. Dzieciakiem był. I od razu takie, wie pan, laury na niego spadają za I odpowiedzialność. Ale wie pan, postrach, wie pan, postrach. Sobie proszę wyobrazić. Rzeczywiście ludzie się go bali? Bali się. Mam silnik po środku, a nad moją głową wisi ten stoliczek, co my kawę piły rano, czarno i chleb taki czarny, do śniadania, jak my szły do pracy. Jeszcze tak se my cichutko gadały, tam my se opowiadały, ja im tam te swoje sprawy powiedziałam o moich braciach. Leżymy tak, leżymy, nareszcie, proszę pana, w tą deskę od stołu puka, 3 razy po 3. To był jawny znak. Trzecia Piątkowa mówi, Władziu, ja mnie słucham, to jest oznaka. Ja mówię, ja tak myślę. To jest oznaka. Kto wie, czy brat nie żyje. Czy on się nie przyszedł pożegnać z tobą? Ja miałem 2 braci. Młodszy ode mnie, 1 o 8, drugi o 10 lat. I obydwaj nie żyją. I w dziwnych okolicznościach zginęli, bo jeden w wieku 15 lat chodził tu w Krakowie do szkoły, do technikum. I proszę pana, niewyjaśnione do dziś to jest, w jaki sposób on się utopił tu na bagrach krakowskich. To był bardzo chłopak rozważny. Nie sądzę, żeby on świadomie poszedł się kąpać, nie umiejąc spływać do tak głębokiej wody. Dwóch naszych synów znalazło właśnie Bogdana, brata Władzia, powieszonego w stodole. Miał 21 lat chłopak, plany, chciał się żenić. Rano miał jechać do Bochni PKS-em o 5 rano, wyszedł z domu, powiedział do matki, zostań z Bogiem. Jakieś auto stało pod domem, była zima, to był styczeń, zaraz po stanie wojennym i on już nigdy nie wrócił, ale miał na krzyżu straszne siny, jakby go ktoś po prostu uderzył w okolice nerek. Najprościej zemścić się na dzieci. Nie ma większego bólu, większej jakiejś takiej kary dla rodzica, jak strata jego dziecka. I ten samochód, on się jeszcze pojawiał kilkakrotnie. Stał na wygaszonych światłach poniżej naszego domu. Ze względu chociażby na to, że mamy tu do czynienia z ładunkami wybuchowymi, także z gazem i innymi rzeczami. Ja tu jeszcze poproszę o to, żeby... Dla nas wspaniała przygoda, wspaniała podróż przez Pogórze, przez historię ludzi. Mamy do czynienia z kilkoma powiatami, bo oddział, przez który przewinęło się ponad 100 ludzi, operował naprawdę na znacznej części Małopolski. Thank you.
mam pełnię satysfakcji pojawiając się w tych mundurach tutaj na tym terenie. Ale jest jeszcze niestety taka większość, taka bierna, tak potwornie bierna. Wędrujemy, to widzimy ludzie, którzy tworzyli historię, którzy walczyli, rodziny tych partyzantów, to muszę powiedzieć, że oni są strasznie stłamszeni. To jest tragedia. O ile walka zbrojna już się zakończyła, o tyle walka nad świadomością przyszłych pokoleń wciąż trwa i jest to taka nasza cegiełka do tego, aby po prostu uświadomić ludziom, by walczyli w słusznej sprawie. Brat najstarszy, bo z nim no właśnie uciekł. A jak się nazywał brat? Mysza. Mysza? Mysza. A on był w oddziale? No był, w ogóle żadnej wiadomości nie dostaliśmy. Nie mam, ja już w Krakowie. Nie wie pani, gdzie jest pochowany? Nie wiem, nic nie wiem. To by było bez sensu, gdybyśmy tylko biegali w mundurach i kolekcjonowali broń. Nas w żandarmerii zupełnie broń najmniej interesuje. Za co pewnie cięgi czasami zbieramy, ponieważ są o wiele bardziej profesjonalne grupy, które zajmują się takimi rzeczami. My drobne, powtarzam, pieniądze, jeżeli już gdzieś kiedyś mamy z jakiejkolwiek inscenizacji, przeznaczamy na pomniki. Ale tu jest prawdziwa satysfakcja. Coś postawiliśmy, coś zrobiliśmy. Mieszkańcy Pogórza, Beskidu Wyspowego. Wszystkich dolin, górsków, przysiłków tej ziemi, mieszkańcy Szczyżyca, Jodłownika, Gruszowa, Skrzydlnej, Kawca, Zbytniowa, Skrzynki, Mstowa, mieszkańcy ziemi limanowskiej, ziemi brzeskiej, ziemi myślenickiej, ziemi bocheńskiej, rodacy. Wzywam was, żołnierze pod oddziału Błyska, Włodzimierzu Morajku, pseudonim Błysk, Janie Pazdanie, pseudonim Śmigły, Janie Matykiewiczu, pseudonim Wicher, Antoni Raku, pseudonim Gruby, Józefie Lasyku, pseudonim Dron, Józefie Limanówko, pseudonim Smok, Władysławie Pokracki, pseudonim Zawisza, Aleksandrze Sieju, pseudonim Lis, Antoni Łabuzie, pseudonim Tygrys, Tadeuszu Piękosiu, Michale Cieślaku, pseudonim Skrzydlaty, Tadeuszu Kamski, pseudonim Sygnał, Henryku Wołow, pseudonim Brzoza, Zdzisławie Tuchowski, pseudonim Wikina. Stańcie do apelu! Do apelu! Samo przebranie się to jest głupie po prostu. Zwyczajnie w świecie no, można się za cokolwiek przebrać. Można się przebrać za postać z gry komputerowej, co jest teraz modne. Jeżeli chcemy coś zrobić, to musi dać trwały ślad. Przede wszystkim to jest bardzo duża satysfakcja, że możemy wpłynąć na to młode pokolenie w jakiś sposób. Przynajmniej kilka z tych osób zainteresuje się, przeczyta, pomyśli, zobaczy jakiś pozytywny przykład, nie te, które są nam na siłę wpychane, przykłady ludzi pustych. Nie zmarnują po prostu swoich talentów może dzięki temu. Może trochę do tego przesadnie podchodzę, ale tak, mam nadzieję, że mamy jakiś wpływ na tych młodych ludzi. Żeby młodzi tu zobaczyli, żeby młodych ciągać do wojska, żeby widzieli w tych stronach, w górach, że mundur to jest honor, Bóg, honor, ojczyzna. Ale dzięki takim ludziom jak wy, dzięki naszym historykom i dzięki temu, kto się nie wstydzi powiedzieć, że Polska to jestem ja, to jest kawałek mojego istnienia, mojego chleba. Dziękuję. Jak pan ma ja na imię? Dziękuję, Józek. Ja dziękuję, żeście są, że dziękuję was bardzo. Tu przysłał, aby was jak najwięcej przyjeżdżało. Dziękuję. Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły mała się Polska zwycięska narodzi i po tej ziemi ty nie będziesz chodził, czerwony władco rozwestwionej siły. Niech Bóg, który jest źródłem wszelkiego dobra i Panem wzrostu, daje siłę naszej ojczyźnie i wzrost przeciw wszelkim rozwestwionym siłom wschodu i zachodu.